wartę honorową wprowadzić. Pododdziały, baczność! Na prawo, patrz! Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Do hymnu państwowego. Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Tak, na szyku. Poczet flagowy do szyku. Stop! Coś na moją komendę. Baczność! Drużynami! Meldować! Spocznij! Czuwaj! Drugi komendancie melduje Zuchy i Pacerzy z Nowej Celekwi, Pietrza i Siworskiej. Czuwaj! Czuwaj, drugi komendancie, drużyna Małgorzata melduje drużynę harcerską ze szkoły numer 1 w Łuczycach na uroczystym apelu. Czuwaj! Czuwaj, drugi komendancie, przepraszam, Oliwia melduje drużynę zawsze czarny z Babarowaną, Czuwaj! Drugi drużynowy księgarzyki zgłasza szkołę z granicy uroczystych raport, stop. Całość spocznij. Całość baczność. Na prawo. Patrz. Czuwaj. Panie burmistrzu, komendant kurca, nasz mistrz Hańto melduje kupiec na uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Soczy Wódzki. Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Ja powtórzę, druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Dziękuję bardzo. Wielce szanowni goście, druhny i druhowie. Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wszyscy zgromadzeni. Spotykamy się dzisiaj 10 listopada w przededniu Narodowego Święta Niepodległości przed pomnikiem czynu zbrojnego w Głubczycach.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce, zakończeniem I wojny światowej i ostateczną klęską Niemiec. Na dworzec główny specjalnym pociągiem przyjechał do Polski Józef Piłsudski. W tych dniach, w dniu 10-11 listopada 1918 roku, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości i nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj. Oprócz walki zbrojnej był też nurt pozytywnej pracy u podstaw powolnego, lecz systematycznego budowania tożsamości narodowej, krzewienia kultury i, co najważniejsze, wychowanie w duchu kolejnych pokoleń młodzieży. Druh Andrzej Małkowski wniósł na gród Polski skautowe idee. Rodzi się polskie harcerstwo, które było i jest bliskie idei walki o niepodległość i kształcenie postaw patriotycznych wśród młodzieży. To ponad 100 lat pozytywnych przykładów pracy wychowawczej, duchowej i patriotycznej. Z dumą w klapach naszych mundurów nosimy wpiętą białą, czerwoną wstążkę w barwach narodowych. Nasze dzisiejsze spotkanie jest zbiórką zastępów i drużyn Związku Harcerstwa Polskiego, związków kombatanckich, władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, przedszkolaków, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej. Za chwilę odbędzie się uroczysty apel. Apel poległych. Złożymy kwiaty i wieńce, oddając wszystkim hołd i pamięć. Zwrot chówca Związku Harcerstwa Polskiego organizowany jest przez wiele lat, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Dziś żyjemy w wolnej Polsce. Warto wracać pamięcią do tamtych dni, dni nadziei i wzruszeń naszych ojców. Niech pamięć o tych dniach, o tych wydarzeniach będzie dla nas wszystkich zobowiązaniem. Pamiętajmy, że jesteśmy Polakami, że mamy biało-czerwoną flagę, że mamy orła w koronie, że żyjemy w wolnym, niepodległym kraju. Wzywam was, druhni i druhowie, bym w tym dniu szczególnym, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, wywiesić flagę białą-czerwoną. Czuwaj! Zanim rozpocznie się uroczystość, żeby przedszkolaków naszych kochanych nie trzymać, w pierwszej kolejności złożą oni wiązanki kwiaty. Drogi drodzy, szanowni zebrani, wszyscy obecni, pozwólcie, że dokonam prezentacji zaproszonych gości. Z harcerską otwartością, szczerością przywitam honorowych przyjaciół dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie wojskowego komendanta uzupełnienia w Kędzierzynie Koźlu, pana podpułkownika Janusza Wesołowskiego. Witam serdecznie dowódcę batalionu dowodzenia i zaopatrzenia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, pana pułkownika Piotra Patykiewicz. Witam szefa sekcji wychowawczej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, pana majora Dariusza Chądzińskiego. Witam kompanię honorową z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu jako jednostki patronackiej nad komendą chówca Związku Harcerstwa Polskiego z dowódcą kompanii panem porucznikiem Przemysławem Pawełskim.
Witam serdecznie asystę Śląska Małopolskiego Straży Granicznej wraz z zastępcą komendanta placówki Straży Granicznej w Opolu, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu wraz z pocztem sztandarowym. Bardzo serdecznie witam wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu, pana pułkownika Antoniego Chorzewskiego. Witam serdecznie prezesa Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na powiat Głubczyce, pana Krystiana Isańskiego. Szanowni zebrani, witam radnych Sejmiku Wojewódzkiego, pana Zbigniewa Ziółko. Witam zarząd powiatu na czele ze starostą głubczyckim, panem Józefem Koziną i wicestarostą panią Anitą Juchno. Witam radnych powiatu głubczyckiego na czele z przewodniczącym Rady Powiatu panem Stanisławem Krzaczkowskim i wiceprzewodniczącym panem Adamem Lelińskim. Witam gospodarza dzisiejszej uroczystości, burmistrza Głubczyc, jednocześnie przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach pana Adama Krupę i jego zastępcę pana Kazimierza Bedry. Witam radnych miasta i gminy Głubczyce na czele z przewodniczącym Rady panem Kazimierzem Nauczykiem i wiceprzewodniczącymi. Witam sekretarza powiatu pana Tadeusza Szmita. Witam sekretarza gminy panią Anię Hautman-Głogiewicz. Druhny i druhowie, szanowni gości, do was kierują specjalne pozdrowienia. Witam środowisko harcerskie, kadrę instruktorską Związku Harcerstwa Polskiego i dyrektorów szkół gminy Kiecz na czele z burmistrzem panem Krzysztofem Łobos. Witam środowisko harcerskie, kadrę instruktorską Związku Harcerstwa Polskiego i dyrektora szkoły w Baborowie na czele z burmistrzem gminy panią Elżbietą Kielską. Witam środowisko harcerskie, kadrę instruktorską Związku Harcerstwa Polskiego, dyrektorów szkół gminy Branice na czele z wójtem gminy panem Sebastianem Bacą. Witam komendanta powiatowej policji w Głubczycach panią naninspektor Janną Paruszewską. Witam komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach pana brygadiera Wojciecha Semeniuk. Witam dyrektora zakładu karnego w Głubczycach pana pułkownika Mirosława Ligęzę. Witam prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Głubczycach drucha Adama Buchaniec. Witam komendanta Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnej w Głubczycach młodszego kapitana Mateusza Szymuś. W imieniu własnym i wszystkich zebranych chcę powitać tych, którzy jesteśmy winni pamięć, cześć i szacunek. W sposób szczególny witam przedstawicieli związków kombatanckich, organizacji i stowarzyszeń naszego miasta. Witam panią Amelię Mamczar, prezesa Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oraz członka zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Panią Władysławę Makarską, prezesa Koła Terenowego Związku Sybiraków w Głubczycach. Pana Edwarda Wołoszyna, prezesa Towarzystwa Miejskiego Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Witam serdecznie naszych seniorów skupionych w różnych kołach i stowarzyszeniach. Witam orkiestrę dętą z kapelmistrzem na czele. Witam dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych gminy Głubczyce. Witam prezesów i dyrektorów zakładów pracy instytucji. Witam przedstawicieli partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Witam nauczycieli i opiekunów młodzieży. Witam kadrę instruktorską Komendy Chówca Związku Harcerstwa Polskiego. Witam was, druhny i druhowie. Witam was, druhny i druhowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Witam młodzież reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Szczególne słowa powitania kieruję do wszystkich pocztów sztandarowych zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Witam telewizję lokalną i prasę. Witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Wyróżnienia i podziękowania. Dar serca. Na wniosek Komendy Chówca Związku Harcerstwa Polskiego Rada Przyjaciół Harcerska w Głubczycach składa wyrazy najwyższego uznania i podziękowanie za współpracę i pomoc okazaną naszemu chłopcowi, wojskowemu komendantowi uzupełnie w Kędzierzynie Koźlu, panu podpułkownikowi Januszowi Wesołowskiemu, dowódcy batalionu dowodzenia i zaopatrzenia 10. Opolskiej Brygady Ekspedycyjnej w Opolu,
pana podpułkownikowi Piotrowi Matykiewicz, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Boborowie z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły pani Alicji Szuba. Proszę o wystąpienie o wymienionych osób, a o wręczenie proszę burmistrza Głubczyc, przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa w asyście starosty Głubczyckiego. Bardzo proszę o wystąpienie. Za długoletnią współpracę pomiędzy 10. Opolską Brygadą Logistyczną a Komendą Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, na wniosek Komendy Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, burmistrz Głubczyc przyznał ryngraf ratusz panu majorowi Dariuszowi Chądzińskiemu. Proszę o wystąpienie, o wręczenie proszę przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa pana Roberta Galarę i naszego przewodniczącego. Bardzo proszę. Proszę o wystąpienie starosty Głubczyckiego, pana Józefa Kozina. Drodzy kombatanci, szanowni państwo, nigdy żaden system mną nie kierował. W życiu moim wielką rolę odgrywała inwencja. Mam szaloną inwencję. Mam także niesłychany upór w pracy i myśleniu. O jednej i tej samej sprawie mogę bez przerwy myśleć lat kilka i po upływie kilku lat znowu do niej powrócić. Jestem wierny swym myślom. Co postanowię, to doprowadzę do skutku, choćbym na ten skutek musiał bardzo długo czekać. Tak mówił o sobie Józef Piłsudski, który swoje kredo życiowe, myśl o wolnej Polsce, wdrażał w życie od momentu zaangażowania w życie polityczne, społeczne na ziemiach polskich w okresie rozbiorów. Począwszy od aktywności politycznej w PPS-ie, poprzez zaangażowanie wojskowe jako dowódca pułku, a następnie dowódca 1. Brygady Legionów. Ten jego upór, patriotyzm, zmysł polityczny i wojskowy sprawił, że Polska jesienią 1918 roku wybuchła, jak wówczas potocznie mówiono. A Jędrzej Moraczewski, świadek tamtych wydarzeń, pisał: niepodobno oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach pękły kordony, wolność, niepodległość, zjednoczenie. Własne państwo. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. Polska wybuchła 11 listopada 1918 roku, ale były to dopiero początki niepodległego państwa, państwa, które wyłoniło się jak wyspa z rozległego oceanu po 123 latach zaborów. Zarysy jej nie były początkowo wyraźne. Dopiero stopniowo został określony kształt państwa, jego granice i ustrój polityczny. Wielka w tym zasługa Józefa Piłsudskiego. Tworzenie zrębów państwa było dziełem trudnym. O jego granicach często rozstrzygnąć musiała siła oręża. W 1920 roku nowo odrodzone państwo polskie przeżyło okres wielkiego zagrożenia, gdy przeważające siły bolszewickie wdarły się do Polski. Pod Warszawą rozegrała się wielka bitwa, która zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich. Bitwa warszawska, określana cudem nad Wisłą, zaliczona jest do batalii, które miały wpływ na losy świata. Osłabiła, a jednocześnie wzmocniła morale II Rzeczpospolitej. Dopiero w 1921 roku, po zawarciu pokoju, Polska mogła wkroczyć na drogę normalnego rozwoju. Symbolem tego stała się działalność Sejmu, który wprowadzał podstawy ustrojowe państwa, uchwalając 17 marca 1921 roku demokratyczną konstytucję. Po uchwaleniu której naczelnym zadaniem stało się staranie o dźwignięcie gospodarki kraju i jego rozwój.
Jednym z ważnych kroków w realizacji tego zadania była reforma walutowa Władysława Grabskiego z 1924 roku. Ostatecznie obszar II Rzeczypospolitej liczył 388 tysięcy km kwadratowych, a na początku lat 20. XX wieku zamieszkało na nim 27 milionów ludności. Trzeba podkreślić, że pod koniec 1918 roku obszar Polski wynosił zaledwie około 140 tysięcy km kwadratowych, na którym zamieszkiwało 14,5 miliona ludności. Rozwój terytorialny, a co za tym idzie wzrost ludności, był możliwy dzięki patriotycznej postawie Polaków, między innymi w powstaniu listopadowych, innych powstaniach i plebiscytach, a także postawie oręża polskiego, czego przykładem jest wspomniana przeze mnie wojna polsko-bolszewicka. Szanowni Państwo, odzyskując przed 97 laty niepodległość, nasza ojczyzna należała do 6 największych państw Europy. Była państwem wielonarodowym, w którym Polacy stanowili około 70% ogółu mieszkańców. Problem ułożenia współżycia obywateli różnych narodowości oraz wyznań należał do najtrudniejszych w okresie istnienia II Rzeczypospolitej. W tej kwestii ścierały się poglądy marszałka Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, który uważał, że należy zbudować za wszelką cenę naród jednorodny, jednolity, spojony wspólną historią, językiem oraz religią. Piłsudski, jak zanotowała we wspomnieniach jego żona Aleksandra Piłsudska, mąż uważał, że rządowi nie pozostaje nic innego, jak związać mniejszości narodowe u nas z państwowością polską, tak aby ją ceniono. Dlatego na polecenie marszałka opracowano konwencję narodu politycznego, narodu, w którym w symbiozie żyją różne nacje, tworząc ją jako Polacy Rzeczpospolitą, przy czym w każdym państwie mógł być tylko jeden naród polityczny, nadający państwu tożsamość, a w odniesieniu do Rzeczypospolitej aparat polityczny, statut kulturalny i religijny obywatela był polski. Czy ta konstelacja poglądów II Rzeczypospolitej, reprezentowanej przez wielkiego Polaka, marszałka Józefa Piłsudskiego, jest zgodna z hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości 11 listopada? Tej innowacyjnej myśli, idei był wierny, pomimo braku tolerancji dla aspiracji innych nacji, licząc, że Polska jest atrakcją, epoką dla innych narodów zamieszkujących w granicach II Rzeczypospolitej, której niepodległość po 123 latach dał naród polski, a symbolem naszego narodu w tej walce był Józef Piłsudski, o którym Jan Lechoń w wierszu Piłsudski pisał: Hej, kwiaty na armaty, żołnierzom do dłoni, katedra oszalała, ze wszystkich sił dzwoni. Księża idą z katechezą w czerwieni i złocie. Białe kwiaty padają pod stopy piechocie. Szeregi za szeregiem, sztandary, sztandary. A on mówić nie może, mundur na nim szary. Dziękuję bardzo. Dreszcze na wskroś serc i dusz.
śpiewali, więc klaskali w rytm, jak wystrzał po blaski brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom ze grzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich, poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali Bóg, ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się. Pododdziały, baczność, apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Głubczyc, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pod pomnikiem czynu zbrojnego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, kocynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, kadetów, harcerzy, strzelców, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu!
Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego oraz żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i Powojennego Podziemia Niepodległościowego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy 10. Dywizji Piechoty oraz Pułku 4. Pancernego Skorpion, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu. Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu. Do was zwracam się, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Pododdziały, baczność! Dla uczczenia 97. rocznicy odzyskania niepodległości, salwa honorowa! Pododdziały, spocznij! Powiedz baczność, na prawo patrz, proszę delegację o złożenie kwiatów i zniczy. Thank you.
Całość, spocznij. Szanowni zebrani, chciałem w imieniu gospodarza dzisiejszej uroczystości serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość Przeddzień Narodowego Święta Niepodległości z lotu Chówca. Bardzo dziękuję dowództwu 10. Polskiej Brygady Logistycznej w Opolu, dowództwu Śląskiego Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, wszystkim burmistrzom, panu wójtowi, przede wszystkim młodzieży szkolnej, zuchom, harcerzom, służbom mundurowym, młodzieży szkolnej, szkół podstawowych, gimnazjalnych, z mechanika, z liceum, zespołu szkół rolniczego. Nie chcę tu nikogo pominąć. Wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Jestem jako komendant Chówca dumny, że taka frekwencja, że taki udział przed Dzień Narodowego Święta Niepodległości. Bardzo wszystkim dziękuję. Przede wszystkim pocztom sztandarowym dziękuję za to przybycie. Całość na małą boczność. Orkiestra, kompania honorowa, asysta Śląskiego Małopolskiego Działu Strażeni, druhny Rowie. Ruszamy. Tu trzeba zrobić tylko przejście. Kierunek w prawo, maszerować.